na plażę blisko Burj Al Arab i zobaczymy, jak to wszystko tam wygląda. Obecnie mieszkamy w Dubai Sport City. W lutym, jak byliśmy w Dubaju, znajdowaliśmy się w Dubai Marinie. To jest kawałek drogi od tej drugiej dzielnicy. Może nie wygląda ona tak spektakularnie jak Dubai Marina, ale za to jest cicha i bardzo przyjemnie się tam siedzi. Mieszkamy teraz w kawalerce, więc mamy jeden pokój razem z hostem. On sobie śpi na łóżku, a my na kanapie, ale trzeba przyznać, że jest bardzo przyjemnie. Doszliśmy w końcu pod Burj Al Arab. Niestety nie widać go za dobrze, bo jest takie słońce, że wygląda jakby był we mgle. Ogólnie znajdujemy się teraz na plaży jakieś 2 km stąd, nie no, może bliżej chyba nawet, bo nie szliśmy wcale jakoś długo. W każdym razie tamta plaża chyba jednak nam się bardziej podoba, bo przede wszystkim nie jest taka zatłoczona i piasek jest dużo fajniejszy, tutaj taki żwir trochę. Przyjechaliśmy na plażę z naszym hostem, może kilka słów o tym naszym hoście. To taki młody chłopak, nie pamiętam ile on ma dokładnie lat. Pracuje dla rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dokładnie w gabinecie prezydenta. Dokładnie nie wiem, czym on się tam zajmuje, ale opowiadał, że ma bardzo szalone biuro koło Burj Khalify. Między innymi mają w biurze roboty, które jeden z nich działa tak, że jeżeli Anas, nasz host, jest w domu i chce zdalnie z kimś przeprowadzić spotkanie, to uruchamia tego robota zdalnie. Robot bierze w dłonie tableta i na tablecie wyświetla się Anas, więc robot bierze ten tablet, otwiera drzwi i idzie się spotkać z jakimś gościem, więc generalnie no kosmos, trochę takie science fiction.